Dzień dobry, witam Państwa na pierwszym wykładzie poświęconym zbiorom. Myślę, że rzeczy, o których będę w tym wykładzie mówił, są dosyć proste i intuicyjne. Zanim zacznę mówić o samych zbiorach, to chciałem wprowadzić kilka pojęć, które będą nam potrzebne, kiedy będziemy o zbiorach mówili. Pierwsze pojęcie to tak zwane kwantyfikatory. I tutaj mamy dwa kwantyfikatory. Pierwszy kwantyfikator to jest tak zwany kwantyfikator ogólny albo kwantyfikator duży, wielki. I oznaczać będziemy kwantyfikator ogólny taką jakby odwróconą literą A. I odczytujemy to dla każdego, wszystkie, każdy. W ten sposób to oznacza takie odwrócone A. Kolejny, drugi kwantyfikator to jest tak zwany kwantyfikator mały, inaczej szczegółowy. Jeszcze inaczej mówiąc, kwantyfikator egzystencjalny. I ten kwantyfikator zapisujemy przy pomocy takiej odwróconej litery E i oznacza on tyle, co istnieje, albo odczytujemy to też również niektóre jakieś tam rzeczy są czymś tam. Teraz kilka symboli, które będą nam potrzebne też, kiedy będziemy mówili o zbiorach. Pierwszy symbol to jest symbol oznaczający należenie. Takie coś odczytujemy, ten znaczek, który tu widzimy, odczytujemy jako należy albo jest elementem, w domyśle jest elementem jakiegoś zbioru. Łatwo się domyślić, że ten kolejny znaczek, taki przekreślony, to będzie znaczek, który mówi nie należy albo coś nie jest elementem jakiegoś zbioru. Kolejny symbol, zapewne znany wszystkim, to jest tak zwany zbiór pusty. Zbiór pusty, czyli jak sama nazwa wskazuje, zbiór, który nie ma żadnego elementu. I jeszcze jeden symbol, takie duże U. To U oznacza uniwersum, albo inaczej zbiór pełny. I to jest przeciwieństwo zbioru pustego. Zbiór pełny to jest taki zbiór, który zawiera z kolei wszystkie elementy. Teraz przejdziemy już do samych zbiorów. I przyjęło się, że zbiory oznaczamy zwykle dużymi literami alfabetu A, B, C, D albo X, Y, Z. Natomiast elementy zbiorów zapisujemy w nawiasach klamrowych. I czyli tutaj widzimy na razie zbiór A, który ma trzy elementy: małe A, małe B i małe C. Teraz weźmy kolejny zbiór, zbiór B, które ma takie elementy, jak tutaj widać. I pierwsze pytanie, czy te dwa zbiory, zbiór A i zbiór B, czy czymś się od siebie różnią? No ktoś może powiedzieć, że tak, różnią się kolejnością elementów. Ale teraz, czy to ma znaczenie? Otóż nie. Kolejność elementów w zbiorach nie ma znaczenia, czyli moglibyśmy zapisać, że zbiór A tutaj równa się zbiorowi B. Te zbiory są ze sobą identyczne. A teraz weźmy zbiór C, który ma takie elementy. No i takie samo pytanie, czy w takim razie ten zbiór C się różni, czy czymś się różni od zbiorów A i B? Pierwsza myśl, która może niektórym przychodzi do głowy, to jest taka, że zbiór C, no tak, różni się ilością elementów, tak, że zbiory A i B mają po trzy elementy, a C ma tutaj osiem elementów. Ale jeżeli ktoś tak pomyślał, no to ja mówię w takim razie, no to proszę mi podać te 8 elementów zbioru C. No i co to będzie? No to mówimy tak, no to jest A, to jest B, to jest C. No i co jeszcze, prawda? Więcej nie ma. Ten zbiór C, on ma też 3 elementy, tylko niektóre z nich są kilka razy wypisane. Ale to nie ma znaczenia. Jeżeli jakiś element nawet jest wypisany kilka razy, to traktujemy, że to jest ten sam element, czyli zbiór C ma 3 elementy A, B, C. Czyli można powiedzieć, że zbiór C też jest równy tym zbiorom A i B, które wcześniej tutaj się pojawiły. Także on zasadniczo niczym się nie różni, te trzy zbiory niczym się od siebie nie różnią. A teraz weźmy kolejny zbiór, zbiór D. I teraz pytanie, czy ten zbiór D się czymś różni od tych trzech wcześniejszych? Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to jest to samo, że on ma też trzy elementy ABC. Ale to nie jest prawda. Zbiór D, on nie ma trzech elementów, tylko ma dwa elementy.
i elementami zbioru D są inne zbiory. Tutaj trzeba zauważyć, że o ile w zbiorach tych pierwszych trzech ABC elementami były literki AB i C, to elementami zbioru D są zbiory. Prawda? Są literki, ale wzięte w nawiasy klamrowe, czyli elementami zbioru D są zbiory. Ten zbiór D ma dwa elementy, którymi to elementami są zbiory. Czyli zbiór D tutaj, on nie jest już równy tym trzem pierwszym zbiorom. To jest zupełnie inny zbiór, zbiór innego typu. On ma zupełnie inne elementy. Z takich wstępnych informacji o zbiorach, chciałbym, żebyście Państwo jeszcze oswoili się z takim napisem, takim jak tutaj widać. Co to znaczy? Takie w nawiasie klamrowym, takie x, dwukropek i potem jakieś trzy kropeczki, które te trzy kropeczki oznaczają, że coś tam będzie napisane. Taki zapis odczytujemy zbiór takich elementów, takich x-ów, że. No i teraz to, co będzie w tym nawiasie klamrowym w miejscu tych trzech kropek, to będzie mówiło właśnie, jakich x-ów to jest zbiór, jakie elementy w tym zbiorze występują. Najlepiej pokazać to na przykładzie. Otóż weźmy sobie taki zapis, taki zbiór E, który opisany tu jest w taki sposób. I tutaj jeszcze tylko uzupełnienie, gdzie ta duża litera N oznacza zbiór liczb naturalnych. Czyli mamy zbiór E, który jest to zbiór takich x-ów, że. I jak to odczytamy? Zbiór takich x-ów, że x należy do zbioru liczb naturalnych i jednocześnie x jest mniejsze od 5. Czyli można by to było odczytać, że ten zbiór E to jest po prostu zbiór takich x-ów, które są liczbami naturalnymi i są jednocześnie mniejsze od 5. W skrócie można by powiedzieć, że ten zbiór E to jest zbiór liczb naturalnych, które są mniejsze od 5. Czyli ten zbiór E można by jeszcze zapisać jeszcze inaczej, w takim razie, że ten zbiór E to jest zbiór, którego elementami są, i tutaj wypisane mamy 1, 2, 3, 4. Czyli widzicie tutaj Państwo trzy sposoby opisania tego samego zbioru. Na samej górze mamy zapisane tak jednak najbardziej formalnie, tak można by powiedzieć, taki przepis na utworzenie tego zbioru. Jakie elementy w tym zbiorze powinny się znajdować. Następnie tutaj w środku mamy tak opisowo to podane w języku naturalnym, że zbiór takich elementów, takich liczb, które są liczb naturalnych, które są mniejsze od 5. Czyli tak opisowo ten zbiór jest podany. I wreszcie na dole mamy wszystkie cztery elementy tego zbioru wymienione w nawiasach klamrowych. To jest inny, jeszcze trzeci sposób opisania tego samego zbioru. Także będziemy w zależności od potrzeb posługiwali się różnymi sposobami przedstawiania zbiorów, albo takim, albo takim, albo takim. Będziemy wybierali zwykle taki sposób, który będzie najwygodniejszy w danym przypadku, ale dobrze, żebyście Państwo wiedzieli, że takie trzy sposoby istnieją i potrafili odczytywać, co to znaczy, kiedy taki zapis się pojawi. A teraz przejdziemy już do takiego pierwszego, większego działu, jeśli chodzi o zbiory, czyli to będą tak zwane zależności między zbiorami. Gdy weźmiemy dwa zbiory, to te zbiory mogą znajdować się w jakiejś zależności ze sobą. No i te zależności teraz Państwu przedstawię. Pierwsza, z którą już się Państwo zetknęliście tutaj, to jest tak zwana identyczność. Zapisujemy zbiory identyczne po prostu w ten sposób, że zbiór A równa się zbiorowi B. I tutaj macie Państwo definicję, co to znaczy, że zbiór A równa się zbiorowi B. Tutaj po znaku równoważności następuje definicja, czyli A równa się B, to odczytujemy, że zbiory A i B są identyczne i to oznacza, i teraz następuje definicja, że dla każdego x-a, czyli ten mamy kwantyfikator duży, właśnie to odwrócone A, od czego mówiłem na początku, co oznaczają te kwantyfikatory, dla każdego x-a jest tak, że to, że x należy do A, jest równoważne temu, że x należy do B. Równoważne to znaczy, że inaczej mówiąc, że zachodzą implikacje w obie strony. To znaczy, że dla każdego x-a jest tak, że jeśli ten x należy do A, to należy również do B i w drugą stronę, że jeśli x należy do B, to również x należy do A. A mówiąc najprościej, zbiory są identyczne, to po prostu oznacza tyle, że mają one dokładnie te same elementy. I najlepiej to teraz na przykładach pokazać.
to myślę, że to nie będzie trudne. Zbiór A, który powiedzmy ma elementy A, B, C, D i zbiór B, który ma elementy B, D, C, A, są te same elementy, tylko pokazane w innej kolejności. Czyli te zbiory tutaj, te zbiory A i B są identyczne. Inny przykład, zbiór liczb parzystych i zbiór liczb podzielnych przez 2, to też są zbiory identyczne ze sobą, no bo dla każdej liczby jest tak, że jeśli ona należy do jednego, to należy do drugiego i jednocześnie jeśli należy do drugiego, to należy do pierwszego. Jeśli jakaś liczba jest liczbą parzystą, to jest podzielną przez 2, a jeśli jakaś liczba jest podzielna przez 2, no to jest oczywiście liczbą parzystą. Gdybyśmy sobie wypisali elementy tych dwóch zbiorów, co oczywiście jest w praktyce niemożliwe, bo jest ich nieskończenie wiele, ale gdybyśmy je wypisali, no to byłyby to dokładnie te same zbiory. Byśmy widzieli, że te zbiory mają dokładnie te same elementy, czyli są to zbiory identyczne. Kolejna zależność między zbiorami, tak zwana inkluzja, albo inaczej zawieranie się zbiorów. Co to znaczy, że jeden zbiór pozostaje w zależności inkluzji do drugiego, albo inaczej jeden zawiera się w drugim. Zapisujemy to przy pomocy takiego symbolu, jak tutaj widać, takie leżące, takie, no, ten znaczek, który tutaj widzimy, A zawiera się w B. I co to znaczy? To znaczy tyle, że dla każdego elementu X, dla każdego elementu jest tak, że jeśli ten X należy do A, to również X należy do B. Ale tutaj w drugą stronę już to nie jest powiedziane. Wystarczy, że w jedną stronę. Jeżeli x należy do A, to należy do B, ale niekoniecznie na odwrót. No i na przykładzie to pokażmy. Tu mamy dwa zbiory, gdzie A zawiera się w B. No bo każdy element zbioru A, czyli małe a, małe b, jest również elementem zbioru B, ale na odwrót już nie. Inny przykład. Zbiór psów i zbiór ssaków. Tutaj również zbiór A zawiera się w zbiorze B, no bo każdy element zbioru A jest elementem zbioru B, każdy pies jest ssakiem, ale niekoniecznie na odwrót. I taka jeszcze tutaj uwaga terminologiczna. Jeżeli zbiór A zawiera się w zbiorze B, to mówimy też wtedy, że A jest podzbiorem zbioru B. Na pewno się Państwo spotkaliście z takim pojęciem podzbioru. Kolejna zależność między zbiorami to będzie rozłączność. Zbiory rozłączne zapisujemy przy pomocy symbolicznie takie dwa, przy pomocy takich dwóch odchodzących od siebie nawiasów, czyli tutaj z lewej strony mamy A jest rozłączne z B. No i teraz zdefiniować możemy rozłączność na dwa sposoby. Pierwszy sposób, który tutaj widać, mówi nam, że zbiory są rozłączne, to znaczy, że dla każdego elementu, dla każdego obiektu X, jeśli ten X należy do zbioru A, to nie należy on do zbioru B. To jest jeden sposób zdefiniowania rozłączności, ale można też rozłączność przedstawić w ten sposób, że nie istnieje taki element X, który należałby jednocześnie do A i do B. To jest dokładnie to samo, prawda? Pierwsza definicja, pierwszy sposób mówi, że dla każdego jest tak, że jeśli należy A, to nie należy do B, a drugi sposób mówi, że nie istnieje taki element, który należałby jednocześnie do jednego i do drugiego. Czyli zbiory są rozłączne, to znaczy, mówiąc najprościej, że nie mają one żadnego wspólnego elementu. No i tu o przykłady na pewno nie będzie trudno. Mamy dwa zbiory A i B, które są rozłączne. No łatwo zauważyć, że one żadnego wspólnego elementu tutaj nie mają. Inny przykład, zbiór ssaków i zbiór płazów. No to też są zbiory rozłączne. Jeśli coś jest ssakiem, to na pewno nie jest płazem. Albo inaczej mówiąc, nie istnieje taki element, który byłby ssakiem i płazem jednocześnie. I jeszcze jedna zależność, to jest tak zwane krzyżowanie zbiorów. Krzyżowanie zbiorów zapisujemy przy pomocy symbolicznie albo takiej kratki, albo inaczej możemy zapisywać w taki sposób, że mamy takie dwa nachodzące na siebie nawiasy, w ten sposób. Ja to będę używał albo takiego, można i tak zapisywać, czyli zbiory się krzyżują i tutaj mamy podaną definicję teraz krzyżowania się. Ta definicja jest dosyć długa i mówi ona tak, że zbiory się krzyżują, to znaczy, że tak. Po pierwsze, istnieje taki element X, przynajmniej jeden, który należy i do A, i do B jednocześnie, czyli zbiory krzyżujące się muszą posiadać elementy wspólne.
Ale oprócz tego jeszcze mamy dalej w tej definicji, że istnieje taki element x, który należy do A i jednocześnie nie należy do B. To jest druga część tej definicji. I mamy jeszcze trzecią część tej definicji, że istnieje taki element x, który nie należy do A i należy do B. Najprościej to krzyżowanie zbiorów przedstawić sobie w taki sposób, że to znaczy, że zbiory, aby się krzyżować, po pierwsze muszą posiadać elementy wspólne, ale po drugie każdy z tych zbiorów musi mieć takie elementy, których nie ma w drugim. Czyli oprócz elementów wspólnych jeszcze w zbiorze A są takie, których nie ma w B i w zbiorze B są takie, których nie ma w A. Tutaj taki przykład od razu już się pojawił, zbiorów krzyżujących się. Mamy tutaj w zbiorze A ABCD elementy, w zbiorze B ABE. No i te zbiory tak, mają element wspólny, mają dwa elementy wspólne, to jest małe a i małe b, czyli pierwsza część tej definicji jest spełniona. Dalej są takie elementy, które są w a nie ma ich w b, i to jest c i d. C i d są w a nie ma ich w b. No i jest też taki element, który jest w zbiorze b, a nie ma go w zbiorze a, to jest te małe e. Czyli skoro te zbiory mają elementy wspólne, ale jednocześnie w każdym z nich są takie, których nie ma w drugim, no to mówimy, że te zbiory się krzyżują. Inny przykład zbiorów krzyżujących się to mamy zbiór ssaków i zbiór drapieżników. Te zbiory krzyżują się, no bo tak, mają elementy wspólne, no bo są oczywiście ssaki, które są drapieżnikami. Ale oprócz tego są takie ssaki, które nie są drapieżnikami. I są drapieżniki, które nie są ssakami, tak? Czyli oprócz elementów wspólnych, każdy z tych zbiorów ma takie elementy, które nie są elementami zbioru drugiego. I w takiej sytuacji mówimy, że zbiory te się krzyżują. Oprócz tych czterech podstawowych zależności, które Państwo poznaliście, między zbiorami jeszcze może być tak, że jeden zbiór należy do drugiego. Albo mówiąc inaczej, jest elementem drugiego zbioru. Ale taka sytuacja może wystąpić tylko wtedy, kiedy ten drugi zbiór jest zbiorem, którego elementami są zbiory. Kiedy ten drugi zbiór, ten zbiór B, jest zbiorem zbiorów. Na początku to się może wydawać trudne, ale zaraz przykłady będą, które mam nadzieję wyjaśnią to dosyć dobrze. Zrobimy teraz takie zadanie. Mamy pięć zbiorów A, B, C, D, E i naszym zadaniem będzie określić zależności między tymi zbiorami, każdy z każdym, jak one się do siebie mają, czyli zbiór A do zbioru B, A do C, A do D, A do E, potem B, C, D i tak dalej, czyli każdy z każdym. Zaczniemy od zbiorów A, B. No i coś tutaj w środek musimy teraz wpisać, w jakim one do siebie są stosunku, w jakiej zależności. Łatwo zauważyć, że zbiory A i B nie mają żadnego wspólnego elementu. Prawda? Nie ma takiego elementu, który byłby w A i B jednocześnie, co możemy zapisać, że A jest rozłączny ze zbiorem B. Czyli mamy AB. Teraz AC w takim razie zobaczmy. No i tutaj mamy tak. W A mamy element czwórkę, w C mamy tutaj cztery elementy i między innymi też tą czwórkę. Czyli każdy element A jest również elementem C, ale nie na odwrót. Czyli zbiór A zawiera się w zbiorze C, albo mówiąc inaczej, zbiór A jest podzbiorem zbioru C. Teraz kolejne AD. No i tutaj bardzo podobna sytuacja. Też każdy element zbioru A, czyli ta właśnie czwórka, jest elementem zbioru D, czyli A zawiera się w zbiorze D. Teraz zbiory AE. I tutaj sytuacja może być trochę trudniejsza na początek, ale przyjrzyjmy się tym zbiorom. Zbiorom A i zbiorem, i zbiorowi A i zbiorowi E. Co jest element, jakie elementy mają te zbiory? Otóż tak, elementem zbioru A jest czwórka, czyli pewna liczba. A co jest, jakie elementy ma zbiór E? Otóż zbiór E ma dwa elementy. I tymi elementami nie są liczby, ale zbiory liczb. To jest co innego. Co innego jest liczba, a co innego jest zbiór liczb.
Co innego jest na przykład czwórka, a co innego jest jednoelementowy zbiór, którego elementem jest czwórka. To jest co innego. No i teraz tak. Zbiór E ma dwa elementy, którymi tymi elementami są zbiory, a zbiór A ma jeden element i tym elementem jest liczba czwórka. Czyli po pierwsze możemy powiedzieć, że te zbiory, to się może wydawać dziwne, ale one są rozłączne. One są rozłączne, bo nie mają wspólnych elementów. Nie mają wspólnych elementów, bo elementami jednego, czyli zbioru A, jest liczba, a elementami drugiego są zbiory. To są zupełnie elementy innych typów, a w związku z tym w tych zbiorach A i E nie ma wspólnych elementów. One mają różne elementy, no, ponieważ to są elementy różnych typów. Czyli są to zbiory rozłączne. Ale oprócz tego, że te zbiory są rozłączne, można zauważyć coś jeszcze. Otóż zbiór A jako całość, on cały jako zbiór, jest jednym z elementów zbioru E. No bo zbiór E ma dwa elementy i tymi elementami są zbiory. Zbiór, którego elementem jest 2 i 3 i zbiór, którego elementem jest czwórka, czyli to jest dokładnie to samo co zbiór A. Czyli można napisać, że oprócz tego, że A i E są rozłączne, to jeszcze oprócz tego zbiór A jako całość, on należy do zbioru E, czyli mówiąc inaczej, jest elementem zbioru E. One są rozłączne, bo nie mają wspólnych elementów, ale oprócz tego zbiór A, on jako całość jest jednym z elementów zbioru E. To się może takie dziwne wydawać, ale spokojnie kolejne przykłady jeszcze też będą, które będą to, mam nadzieję, wyjaśniały. Teraz idziemy dalej. Czyli na razie mamy każdy, jeśli chodzi A z każdym zrobione, no to teraz zbiór B z każdym robimy. Bez A już było, one są rozłączne. Teraz w takim razie B, C. B i C patrzymy i co widzimy? Że każdy element zbioru B, czyli dwójka i trójka, jest również elementem zbioru C. Czyli możemy zapisać, że B zawiera się w C, albo inaczej mówiąc, B jest podzbiorem zbioru C. No to teraz dalej B, D. I tutaj mamy tak. Zbiór B ma element 2, 3, zbiór D 1, 2, 4. To co? Te zbiory mają wspólny jeden element, to jest dwójka. Dwójka należy i do B, i do D. Ale oprócz tego w każdym z tych zbiorów są takie elementy, których nie ma w drugim. W B jest trójka, której nie ma w D, a w D jest jedynka i czwórka, w której nie ma w B. Czyli zbiory B i D się krzyżują. One mają elementy wspólne, ale oprócz tego jeszcze w każdym z nich są takie elementy, których nie ma w drugim, czyli B i D się krzyżują. No i wreszcie mamy teraz BE, zbiór B ze zbiorem E. I co mamy tutaj? Po pierwsze, bardzo podobnie jak poprzednio, kiedy mieliśmy A i E. Po pierwsze, te zbiory są rozłączne. Dlaczego są rozłączne? No bo nie mają wspólnych elementów. A dlaczego nie mogą mieć wspólnych elementów? Bo elementami zbioru B są liczby, dwójka i trójka, a elementami E są inne zbiory, czyli to są zupełnie innego typu elementy. Co innego są liczby, co innego są zbiory. Czyli B i E są rozłączne, mają różne elementy, nie mają takich samych elementów. Nie ma takiego elementu, który byłby i w jednym, i w drugim. Ale oprócz tego, że B i E są rozłączne, to również jeszcze B jako całość, on jest jednym z elementów zbioru E. Czyli są rozłączne, ale oprócz tego jeszcze B jest elementem zbioru E. B należy do Czyli taką mamy sytuację. Teraz zbiór C z każdym, z tym, że CA już było, CB było. Czyli możemy od razu od CD zacząć. No i teraz jaka jest sytuacja? Otóż zbiory C i D, jak się przyjrzymy, to zobaczymy, że mamy tutaj zależność inkluzji, zawierania się, ale to nie C zawiera się w D, bo to nie jest tak, że każdy element C należy do D, ale na odwrót, każdy element D należy do C. Czyli należy tutaj, kiedy będziemy pisali zależność, to trzeba odwrócić kolejność. To zbiór D tutaj, zbiór D zawiera się w zbiorze C. Każdy element D, czyli
1, 2, 4 jest również elementem C, ale nie na odwrót. Czyli wtedy odwracamy kolejność i zapisujemy to w taki sposób. Tutaj bardzo proszę, żeby nie pisać czegoś takiego znaczka w drugą stronę, czegoś takiego, ponieważ czegoś takiego nie ma. Nie używa się takiego znaczka. Jeżeli mamy zależność zawierania się w drugą stronę, to po prostu zamieniamy kolejność, a nie piszemy tego znaczka w drugą stronę. Czyli mamy zbiór CD, teraz zbiór CE. Zbiór CE. No i tak, tu już będzie teraz może łatwiej. Czy mają te zbiory wspólne elementy? No i znowu nie mają wspólnych elementów, ponieważ elementami zbioru C są liczby, a elementami zbioru E są zbiory, czyli mamy rozłączność tutaj. Dwa odchodzące od siebie nawiasy. Zbiory C i E są rozłączne. I to wszystko. Tutaj już nie będzie dodatkowe jeszcze zawierania, tak jak było w BE i B się, znaczy nie będzie jeszcze należenia, tak jakby, że B należał do E i A należał do E. Tutaj czegoś takiego nie ma, bo zbiór C nie jest w żaden sposób elementem zbioru E, czyli pozostaje tylko rozłączność. I wreszcie ostatnia zależność, zbiór D ze zbiorem E, to tylko to nam jeszcze zostało. No i podobnie jak poprzednio, jest to rozłączność. Żaden element D nie jest elementem zbioru E. I tutaj też nic więcej nie ma, bo D też w żaden sposób nie należy do E, nie jest też sam nie jest elementem zbioru E. Czyli poprzestajemy tylko na napisaniu tego, że te zbiory są rozłączne. No i to jest całe rozwiązanie naszego zadania. Określiliśmy zależności pomiędzy tymi zbiorami, każdy z każdym. Widzimy, jak one do siebie się mają. I teraz zrobimy jeszcze podobne zadanie do poprzedniego. Też określimy zależności między zbiorami, z tym, że teraz te zbiory będą innego typu. Tak jak poprzednio elementami zbioru były liczby, tak tutaj elementami będą ludzie. I w tym przykładzie uniwersum, czyli świat, w którym się poruszamy, to będzie zbiór ludzi urodzonych w Polsce. I wśród tych ludzi mamy tutaj pięć zbiorów: A, zbiór osób urodzonych w marcu, B, zbiór osób urodzonych w pierwszej połowie roku, C, zbiór osób urodzonych w styczniu, D, zbiór, którego elementami są zbiory osób urodzonych w tym samym miesiącu i wreszcie zbiór E, zbiór osób urodzonych w zimie. No i zobaczymy, w jakiej zależnościach są te zbiory, każdy z każdym, jak te zbiory do siebie się mają. Zaczniemy od zbiorów A i B, czyli mamy zbiór A, zbiór B, czyli urodzonych w marcu i urodzonych w pierwszej połowie roku. No to nie trudno zauważyć, że każdy element zbioru A jest elementem zbioru B. Każdy, kto się urodził w marcu, na pewno urodził się w pierwszej połowie roku, ale niekoniecznie na odwrót. Czyli zapisujemy, że zbiór A zawiera się w zbiorze B, inaczej mówiąc, A jest pod zbiorem zbioru B. Teraz zbiory A i C, czyli mamy A, zbiór osób urodzonych w marcu i C, zbiór osób urodzonych w styczniu. No i tutaj sprawa też jest prosta, łatwo zauważyć, że te zbiory są rozłączne. Na pewno nie ma takiej osoby, która się urodziła w marcu i w styczniu jednocześnie, czyli zbiór A jest rozłączny ze zbiorem C. Teraz zbiory A i D. I tutaj proszę szczególnie o uwagę, bo to będzie ważne teraz. Zbiór A to mamy zbiór osób urodzonych w marcu, a D zbiór, którego elementami są zbiory osób urodzonych w takim samym miesiącu. Czyli tutaj trzeba zauważyć, że te zbiory mają innego typu elementy. Elementami zbioru A są osoby, ludzie, a elementami D są zbiory, czyli pewne obiekty matematyczne. To jest zupełnie co innego, prawda? Co innego jest człowiek, a co innego jakiś zbiór osób, zbiór ludzi. Człowiek to jest istota żywa, a zbiór osób to już jest pewien abstrakcyjny obiekt matematyczny. Czyli te zbiory A i D, one mają różnego typu elementy. I w związku z tym zbiór A jest rozłączny ze zbiorem D. Są rozłączne, no bo nie mają wspólnych elementów, a nie mają wspólnych elementów, bo elementami jednego są ludzie, a elementami drugiego są zbiory. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo teraz
Oprócz tego, że one są rozłączne, tutaj coś jeszcze możemy zauważyć. Otóż oprócz tego jeszcze zbiór A, on sam jako całość jest jednym z elementów zbioru D, czyli należy do D. Czyli oprócz tego, że są rozłączne, to jeszcze A jest elementem zbioru D. No bo zobaczmy, gdybyśmy sobie mieli wyobrazić albo wypisać elementy zbioru D, to co by to było? No zbiór D ma dokładnie 12 elementów, tak? Zbiór tych elementami są zbiory osób urodzonych w takim samym miesiącu. To znaczy, że elementami zbioru D jest zbiór osób urodzonych w styczniu, zbiór osób urodzonych w lutym, zbiór osób urodzonych w marcu, zbiór osób urodzonych w kwietniu i tak dalej. Czyli między innymi zbiór A jako całość jest jednym z tych elementów zbioru D, czyli A należy do D. Czyli oprócz tego, że są rozłączne, jeszcze A należy do D. Teraz zbiór A ze zbiorem E. A zbiór osób urodzonych w marcu i E zbiór osób urodzonych w zimie. No to tutaj trzeba co? Trzeba się zastanowić, czy te zbiory mają jakieś wspólne elementy, po pierwsze. No i mają, prawda? Można się urodzić w marcu i jednocześnie w zimie. Na przykład ktoś się urodzi na początku marca, no to urodził się w marcu i w zimie jednocześnie. Oczywiście mówimy o ludziach urodzonych w Polsce, to właśnie to jest to zastrzeżenie, które było na początku, o osobach urodzonych na półkuli północnej. W marcu, na początku marca jest tutaj zima. Czyli elementy wspólne mają, ale oprócz tego jeszcze, że mają te zbiory elementy wspólne, to w każdym z tych zbiorów są elementy, których nie ma w drugim. Można się urodzić w marcu, ale nie w zimie, na przykład pod koniec marca. No to jeżeli ktoś się urodził pod koniec marca, to się urodził w marcu, ale nie w zimie. I oprócz tego można też się urodzić w zimie, ale nie w marcu. Jeżeli ktoś się urodził w lutym, no to na przykład się urodził w zimie, ale nie w marcu. Czyli zbiory A i E mają elementy wspólne, ale też w każdym z tych zbiorów są takie elementy, których nie ma w drugim. Czyli A i E się krzyżują. I w ten sposób mamy zbiór A z każdym zrobiony. To teraz po kolei zbiór B. Zbiór B A już był, no to teraz BC. B zbiór osób urodzonych w pierwszej połowie roku i C zbiór osób urodzonych w styczniu. No i tutaj nie trudno zauważyć, że mamy tutaj inkluzję, zawieranie się, ale tak w ten sposób, że to C zawiera się w zbiorze B, bo to jest tak, że każdy, kto się urodził w styczniu, urodził się w pierwszej połowie roku, a nie na odwrót. Czyli pomiędzy B i C mamy zawieranie, ale w drugą stronę. To C zawiera się w B. A teraz zbiór B ze zbiorem D. BD, czyli zbiór osób urodzonych w pierwszej połowie roku i zbiór tych elementami są zbiory osób urodzonych w takim samym miesiącu. No to tu już pewnie wiele osób się domyśla, jaka będzie odpowiedź. Te zbiory nie mogą mieć wspólnych elementów, bo elementami zbioru B są ludzie, osoby, a elementami zbioru D są zbiory, czyli obiekty matematyczne. Te zbiory nie mają wspólnych elementów, czyli są ze sobą rozłączne. I to jest wszystko, jeśli chodzi o te zbiory, bo tutaj już nie ma tak jak w przypadku A i E, przepraszam, jak A i D, że A był jednym z elementów D. Tutaj już nie. B nie jest elementem zbioru D, bo B to jest zbiór osób urodzonych w pierwszej połowie roku, a to nie jest jakiś jeden miesiąc, a w D mamy elementami są zbiory osób urodzonych w takim samym miesiącu. Czyli B i D pozostaje tylko rozłączność i nic więcej. I teraz będzie zbiór B i E jeszcze, czyli zbiór osób urodzonych w pierwszej połowie roku i zbiór osób urodzonych w zimie. No i tak, oczywiście takie zbiory mają wspólne elementy, bo można się urodzić w pierwszej połowie roku i w zimie, na przykład w styczniu, ale można też się urodzić w pierwszej połowie roku, ale nie w zimie, na przykład w maju, a można się też urodzić w zimie, a nie w pierwszej połowie roku, na przykład pod koniec grudnia. Czyli te zbiory P i E mają wspólne elementy, ale oprócz tego każdy ma jeszcze takie elementy, których nie ma w drugim. Czyli mówimy wtedy, że B i E się krzyżują. I w ten sposób mamy zbiór B z każdym. No to teraz jeszcze zbiór C. C z A już był, C z B był, czyli najpierw CD. Zbiór C i D zobaczymy. C zbiór osób urodzonych w styczniu, D zbiór, którego elementami są zbiory osób urodzonych w takim samym miesiącu.
I co widzimy? Po pierwsze, te zbiory są rozłączne, bo na pewno nie mają wspólnych elementów, ponieważ elementami zbioru C są osoby, ludzie, urodzeni w styczniu, a elementami D są zbiory, czyli to są elementy innego typu. Ale oprócz tego, że C jest rozłączne z D, C jeszcze jest całe, jako zbiór C jako całość, jest jednym z elementów zbioru D. Czyli zapisujemy, że oprócz tego, że są rozłączne, to jeszcze jest tak, że C należy do D. C jest jednym z elementów zbioru D. I dalej zbiór C i E. C i E, czyli zbiór osób urodzonych w styczniu i E, zbiór osób urodzonych w zimie. No i tutaj łatwo zauważyć, że każdy, kto się urodził w styczniu, na pewno urodził się w zimie. Czyli zbiór C jest pod zbiorem zbioru E. C zawiera się w E. No i mamy jeszcze zbiór D z E. No i skoro elementami zbioru D są zbiory, a elementami E są ludzie, no to te zbiory nie mają wspólnych elementów, są one rozłączne. I to jest wszystko. Tutaj więcej zależności nie ma. Nie jest tak na przykład, żeby zbiór E był elementem zbioru D, ponieważ elementami D są zbiory urodzone w tym samym miesiącu, a zbiór osób urodzonych w zimie to nie jest zbiór osób urodzonych w takim samym miesiącu, także w jakimś jednym miesiącu. W związku z tym pozostaje nam tylko tutaj rozłączność. Zbiór D jest rozłączny ze zbiorem E. No i to jest całe rozwiązanie naszego zadania. Ponieważ ćwiczeń mamy mało, nie spotykamy się na takich normalnych ćwiczeniach, to w ramach tego wykładu zrobimy jeszcze jeden przykład taki ćwiczeniowy, czyli kolejnych pięć zbiorów i należy określić każdy z każdym, jak one do siebie się mają. Jeżeli Państwo chcecie, możecie w tej chwili zatrzymać ten film, przepisać sobie te zbiory i spróbować ten przykład zrobić samodzielnie, a za chwilę porównać z tym, co tutaj ja zrobię. A ja w takim razie przechodzę już do rozwiązania. Po kolei każdy zbiór z każdym. Zbiór A ze zbiorem B. Mamy zbiór studentów, którzy zdali logikę na 5 i tych, którzy zdali logikę na 3. No to zakładając, że każdy student tylko raz zdaje logikę, ma tylko jedną ocenę dostaje, no to te zbiory w takim razie są rozłączne, no bo albo dostał taką ocenę, albo taką. Nie ma takiego studenta, który dostałby jednocześnie 5 i 3 z egzaminu z logiki. Następnie zbiór A ze zbiorem C, czyli zbiór studentów, którzy zdali logikę na 5 i tych, którzy zdali historię i filozofię na 4. No to tutaj oczywiście takie zbiory na pewno mają elementy wspólne. Zakładając, że mamy dostatecznie dużą populację studentów, to na pewno znajdą się tacy, którzy zdali logikę na 5 i jednocześnie historię i filozofię na 4. Ale też znajdą się tacy, którzy zdali logikę na 5, a historię i filozofię na inną ocenę niż 4. No i tacy, którzy zdali historię filozofii na 4, a logikę na inną ocenę niż 5. W związku z tym, ponieważ istnieją elementy, które należą do obu tych zbiorów jednocześnie, ale także każdy z tych zbiorów ma elementy właściwe tylko dla siebie, no to te zbiory się krzyżują. Teraz zbiory A i D. Mamy zbiór A, zbiór studentów, którzy zdali logikę na 5 i D. Zbiór, którego elementami są zbiory studentów, którzy zdali logikę na taką samą ocenę. No i tutaj pierwsze, co się nasuwa, to jest to, że te zbiory są rozłączne. No dlaczego? No bo elementami pierwszego zbioru A są studenci, ludzie, a elementami zbioru D są zbiory, czyli pewne obiekty matematyczne. Czyli te zbiory nie mają wspólnych elementów, no bo te elementy są różnego typu. Ale oprócz tego jeszcze możemy powiedzieć, że zbiór A jako całość jest jednym z elementów zbioru D, czyli należy do D. No bo elementy zbioru D, no to jakie są elementy zbioru D? To jest zbiór studentów, którzy zdali na 3, zbiór studentów, którzy zdali logikę na 4, zbiór studentów, którzy zdali logikę na 5. Także zbiór A, czyli zbiór studentów, którzy zdali logikę na 5, jest jednym z tych zbiorów, które są elementami zbioru D. Czyli A, oprócz tego, że jest rozłączny z D, jeszcze jest jednym z elementów D. I jeszcze teraz mamy zbiór A ze zbiorem E.
No i tutaj oczywiście zbiór A zawiera się w zbiorze E, bo każdy element A jest elementem zbioru E. Każdy student, który zdał logikę na 5, jest też studentem, który zdał logikę, chociaż nie na odwrót, czyli A zawiera się w E. Czyli mamy już zbiór A z każdym, to teraz B z każdym. Zaczniemy od BC, bo BA już było. B studentów, którzy zdali logikę na 3 i studentów, którzy zdali historię i filozofię na 4. Te zbiory oczywiście się krzyżują, bo mają elementy wspólne. Można zdać logikę na 3, a jednocześnie historię i filozofię na 4, ale też na pewno są takie osoby, które należą tylko do zbioru B, czyli zdały logikę na 3, a historię filozofii na inną ocenę. No i są też takie obiekty, tacy studenci, którzy należą tylko do zbioru C, a nie należą do B. Czyli B krzyżuje się z C. Następnie zbiór B ze zbiorem D. No i tutaj mamy zbiór studentów, którzy zdali na 3 i D, zbiór, tych elementami są zbiory studentów, a więc zupełnie elementy innego typu. Elementami B są studenci, elementami D są zbiory. Czyli te zbiory B i D są rozłączne, one nie mają żadnych wspólnych elementów. I jednocześnie B, który jest zbiorem studentów, którzy zdali na 3, podobnie jak to było w przypadku A i D, jest jednym z elementów zbioru D, czyli oprócz tego, że zbiory B i D są rozłączne, to jeszcze B jest jednym z elementów zbioru D. Następnie mamy zbiór B i E, czyli zbiór studentów zdali logikę na 3 i zbiór studentów, którzy w ogóle zdali logikę. No to oczywiście B zawiera się w E, bo każdy student, który zdał logikę na 3, jest studentem, który zdał logikę. No i teraz kolejne zbiory, zbiór C z każdym, czyli teraz zaczniemy od CD. CD. I C to jest zbiór studentów, którzy zdali historię i filozofii, a D zbiór, którego elementami są zbiory studentów. No więc znowu tutaj mamy innego typu elementy w tych zbiorach, a więc są to zbiory rozłączne. I tutaj już nie ma tak, żeby C jednocześnie należał do D, bo w D elementami są zbiory studentów, którzy zdali logikę na taką samą ocenę, czyli zbiór C nie jest takim zbiorem, czyli nie jest elementem zbioru D. Czyli C i D tylko zachodzi rozłączność. Następnie zbiór C i E, czyli C studenci, którzy zdali filozofię na 4 i zbiór studentów, którzy zdali logikę, no te zbiory się krzyżują, bo na pewno mają elementy wspólne, ale też w każdym są takie, których nie ma w drugim. Można zdać historię filozofii na 4, ale nie zdać logiki. Można zdać logikę, ale nie zdać historii filozofii na 4, no a można zdać historię filozofii na 4 i jednocześnie logikę, czyli oprócz elementów wspólnych w każdym z tych zbiorów są takie elementy, których nie ma w drugim. No i zostały jeszcze zbiory D oraz E. No i tutaj te zbiory będą rozłączne, ponieważ mają innego typu elementy. W zbiorze D mamy zbiory studentów, a w zbiorze E mamy studentów, czyli elementy innego typu, a więc te zbiory są rozłączne. A teraz przejdziemy do kolejnego tematu związanego ze zbiorami i to będą działania na zbiorach. Zobaczmy więc, jakie na zbiorach możemy wykonywać działania. Pierwszym działaniem to będzie tak zwana suma zbiorów. Sumę zapisujemy przy pomocy takiej literki U, takiej jakby dużej litery U, czyli ten zapis tutaj od lewej strony to jest suma zbiorów AB. I sumę definiujemy w ten sposób, że jest to zbiór takich elementów, które należą do jednego zbioru lub należą do drugiego. Czyli jakikolwiek element, który należy do jednego lub do drugiego zbioru, należy również do sumy tych zbiorów. To jest suma. Następnie kolejne działanie. To jest iloczyn zbiorów. Iloczyn zapisujemy symbolicznie takim znaczkiem odwrotnym niż suma. I definiujemy iloczyn w ten sposób, że jest to zbiór takich elementów, które należą do jednego zbioru i jednocześnie należą do drugiego. Iloczyn zbiorów nazywamy również czasami przekrojem zbiorów, a mówiąc po prostu, to jest część wspólna zbiorów. Czyli iloczyn dwóch zbiorów to jest inaczej część wspólna. Teraz mamy różnicę zbiorów, zapisywaną albo w taki sposób, jak tutaj mam poziomą kreską. Czasami też różnicę taką skośną kreską zapisujemy.
Ja będę używał tego symbolu, ale można spotkać się też z kreską, z kością jako oznaczenie różnicy. I różnica dwóch zbiorów to są, zdefiniowana jest w ten sposób, że jest to zbiór takich elementów, które należą do A i jednocześnie nie należą do B. Czyli jak coś należy do A, a jednocześnie nie należy do B, to znaczy, że należy do różnicy tych zbiorów. Można też sobie wyobrazić w ten sposób różnicę, że to są elementy zbioru A, od których odejmiemy następnie to, co jest również w B. Jeżeli od elementów zbioru A odejmiemy te, które są również w B, to otrzymamy różnicę zbiorów A minus B. I jeszcze jedno działanie, takie innego typu trochę, ponieważ to będzie działanie jednoargumentowe. Dotychczasowe trzy, suma, różnica i iloczyn, to były działania dwuargumentowe. A teraz mamy działanie jednoargumentowe, czyli dotyczące jednego zbioru. To jest tak zwane dopełnienie, zapisywane takim znaczkiem, jak tutaj widzimy, apostrofem. I dopełnienie zbioru A to jest zbiór takich elementów uniwersum, które nie należą do A. Czyli dopełnienie jakiegoś zbioru to są te elementy, które można powiedzieć leżą poza tym zbiorem, które są w uniwersum, które są w świecie, w którym rozpatrujemy ten zbiór, ale są poza tym zbiorem. To jest właśnie dopełnienie naszego zbioru. Działania na zbiorach możemy przedstawić w taki sposób graficzny, żeby łatwo je sobie było wyobrazić. I to zrobimy w taki sposób. Jeżeli mamy na przykład dwa zbiory, rysujemy je w taki sposób, zbiór A, zbiór B, to teraz suma tych zbiorów, A suma B, to jest po prostu wszystko. Cokolwiek jest w jednym lub drugim, to jest suma tych zbiorów. Teraz podobnie przedstawimy sobie kolejne działania. Znowu będą dwa kółka reprezentujące dwa zbiory, zbiór A, zbiór B. I zrobimy teraz różnicę, mam najpierw jeszcze iloczyn tych zbiorów, czyli teraz iloczyn. Iloczyn dwóch zbiorów to jest część wspólna, czyli to, co jest i w jednym, i w drugim. O, to, co ja tutaj zakreskowałem, to jest iloczyn zbiorów AB. Teraz zobaczymy różnicę. Też mamy dwa zbiory i będzie różnica A minus B. Tutaj zbiór A, tutaj zbiór B. I różnica dwóch zbiorów to są te elementy, które należą do A i nie należą do B. Czyli to musi być w A, ale poza B, czyli tutaj o właśnie ten półksiężyc, to jest różnica A minus B. Czyli różnica to są te elementy, które są w A, a nie ma ich w B. No i wreszcie teraz jeszcze dopełnienie jakiegoś zbioru, czyli tu będzie tylko jedno kółko, zbiór A. I ten zbiór A umieścimy w jakimś uniwersum, w jakimś świecie, w którym on jest. Tu mamy uniwersum. I dopełnienie zbioru A to jest wszystko to, co jest w uniwersum, ale jest poza tym zbiorem. Czyli to wszystko tutaj poza tym zbiorem to jest dopełnienie zbioru A. I jeśli chodzi o dopełnienie zbioru, to taka jeszcze uwaga na przyszłość, kiedy będziemy robili działania na zbiorach, odnośnie zbioru pustego. Otóż jeżeli mamy dopełnienie zbioru pustego, jeżeli będziemy mieli, to dopełnieniem zbioru pustego jest uniwersum. Natomiast kiedybyśmy mieli jakieś dopełnienie uniwersum kiedyś, to jest zawsze zbiór pusty. O tym warto pamiętać, to się przyda, kiedy będziemy robili za chwileczkę zadania. No więc mamy teraz pierwszy przykład. Przykład, który pokaże, jak wykonujemy działania na zbiorach. Mamy tutaj cztery zbiory A, B, C, D. Pokazane tutaj są, jakie elementy mamy w tych zbiorach. Mamy też uniwersum, 1, 2, 3, 4, 5 i wypisane po kolei działania, jakie mamy wykonać na tych zbiorach. Czyli jakie zbiory powstaną, kiedy wykonamy takie działania. Możecie Państwo teraz spróbować to zrobić samodzielnie, zatrzymać ten filmik, zrobić te przykłady, a za chwilę przejść do tego, jak zobaczyć, jak ja to zrobiłem i porównać wyniki. No to teraz zaczynamy robienie tych działań. Pierwsze mamy sumę zbiorów BD, czyli suma, czyli takie elementy, które są w jednym bądź drugim zbiorze. No i jeżeli w zbiorze B mamy 2, 3, w D mamy 1, 2, 4, no to w sumie otrzymamy 1, 2, 3, 4. To są elementy, które należą bądź do jednego, bądź do drugiego zbioru. Oczywiście, gdyby ktoś te elementy napisał w innej kolejności, to też byłoby dobrze, ale te cztery liczby muszą znaleźć się w
w sumie zbiorów BD. Następnie mamy iloczyn zbiorów tych samych, czyli BD, iloczyn, czyli część wspólną, czyli patrzymy, jakie elementy są wspólne w zbiorach BD i tutaj mamy tylko jeden element, dwójka. Dwójka to jest element, który jest i w B i D, czyli iloczyn tych zbiorów to jest zbiór jednoelementowy, który zawiera dwójkę. Następnie mamy dopełnienie zbioru D i dopełnienie to są te elementy, jak pamiętamy, które są w uniwersum, ale poza tym zbiorem D. Czyli patrzymy, co jest w uniwersum, ale czego nie ma w D, no i to jest po prostu tylko trójka i piątka, czyli dopełnienie D to jest zbiór, w którym mamy trójkę i piątkę. Następnie mamy C odjąć B, czyli bierzemy zbiór C, w którym jest 1, 2, 3, 4 i odejmujemy od niego te elementy, które są w B, czyli odejmujemy dwójkę i trójkę. No i co zostaje? Zostaje tylko 1 i 4, czyli jak od zbioru C odejmiemy B, to zostaje zbiór, którego elementami jest 1 i 4. Teraz mamy w drugą stronę odejmowanie, B odjąć C. No i jeżeli weźmiemy zbiór B wyjściowy, który ma dwójkę i trójkę i odejmiemy z niego te elementy, które są w C, no to już nic nie zostanie, prawda? Bo w C jest nawet jeszcze więcej elementów niż w B. Czyli jak to odejmiemy, no to otrzymujemy zbiór pusty, czyli taki, w którym nic nie ma. Taka jeszcze uwaga, że zbiór pusty zapisujemy bez klamerek żadnych. O ile elementy zbiorów, jeżeli są jakieś elementy, zapisujemy w klamerkach, to zbiór pusty to jest takie po prostu fi bez żadnych klamerek. I przechodzimy do kolejnych przykładów. Najpierw mamy przykład F, dopełnienie B odjąć A. No to tutaj musimy zacząć od wyobrażenia sobie, co to jest dopełnienie B. Ja tutaj może to rozpiszę, żeby było wyraźnie widoczne. Dopełnienie B, czyli elementy, które są poza B, to jest 1, 4 i 5. I od tego odejmujemy zbiór A, czyli ten zbiór, którym elementem jest czwórka. No to oczywiście zostaje zbiór, którego elementem mamy jedynkę i piątkę. Czyli w przykładzie F mamy zbiór dwuelementowy, który ma jedynkę i piątkę. Przykład G. Mamy wykonać iloczyn zbioru C i następnie zbioru dopełnienia D, czyli musimy, ja tutaj może nie musimy, ale ja to wypiszę, co to jest dopełnienie zbioru D, czyli te elementy, które są poza D, no to oczywiście tutaj jest tylko trójka i piątka i część wspólna ze zbiorem C, w którym jest 1, 2, 3, 4, no to zostaje tylko trójka, czyli otrzymujemy zbiór, którego elementem jednoelementowy, którego elementem jest trójka. Następnie mamy przykład H, czyli od zbioru D musimy odjąć iloczyn AC. Ja tutaj wypiszę, jaki to jest iloczyn AC. Oczywiście, jeżeli w A mamy tylko czwórkę, to a w C mamy 1, 2, 3, 4, no to iloczynem będzie to samo, co jest w A, czyli po prostu zbiór, którego elementem jest czwórka. To jest jedyny wspólny element tych dwóch zbiorów. No i jeżeli od zbioru D, czyli który ma 1, 2, 4, odejmiemy jedynkę, znaczy odejmiemy tylko czwórkę, no to zostanie nam tutaj jedynka i dwójka. Czyli w tym przypadku mamy zbiór, którego elementem jest jedynka i dwójka. I jeszcze nam został ostatni przykład. Od zbioru D mamy odjąć teraz sumę zbiorów CB. No i suma zbiorów CB, jeżeli do zbioru C 1, 2, 3, 4 dodamy zbiór B, no to tak naprawdę to jest tak, jakbyśmy nic nie dodali, ponieważ te elementy, które są w B, to one również są już w C, czyli mamy D odjąć zbiór, którego elementem jest 1, 2, 3, 4. No i jak od zbioru D, w którym jest 1, 2, 4, odejmiemy te tutaj elementy, które tu widzimy, no to oczywiście nic nie zostanie, czyli odpowiedzią tutaj jest zbiór pusty.
A teraz zrobimy sobie kolejne zadanie polegające na wykonywaniu działań na zbiorach, z tym, że teraz zbiory nie będą to zbiory na liczbach, tylko będziemy mieli tam zbiór A, zbiór psów, B, zbiór ssaków, C, zbiór drapieżników, D, zbiór ptaków, uniwersum, zbiór wszystkich zwierząt. No i tutaj mamy całą masę przykładów do zrobienia. No i trzeba napisać tak opisowo, trzeba będzie zrobić, jakie zbiory powstaną po wykonaniu tych działań. Czyli to przykładowe takie odpowiedzi, jakie mogą być, na przykład zbiór ssaków, które są drapieżnikami, zbiór ptaków niedrapieżnych, zbiór drapieżników, które nie są na przykład psami. No i tego typu w ten sposób trzeba tak obrazowo, opisowo te zbiory określić. Możecie Państwo teraz przepisać sobie te przykłady, spróbować je zrobić samodzielnie. I za chwileczkę porównać z wynikami, które ja tutaj zrobię, niektóre przykłady tłumacząc trochę bardziej. No więc przechodzimy teraz do rozwiązań. Pierwszy przykład to jest iloczyn zbiorów BC. Iloczyn, czyli część wspólna zbiorów B, czyli zbioru ssaków i zbioru C, czyli zbioru drapieżników. No to część wspólna to są ssaki, które są drapieżne. Czyli po wykonaniu tego działania otrzymujemy zbiór ssaków drapieżnych. Następnie przykład B, czyli od zbioru C odejmujemy D, od zbioru drapieżników odejmujemy zbiór D, czyli zbiór ptaków. Czyli możemy sobie wyobrazić tak, że mamy gdzieś tam wszystkie drapieżniki w jednym miejscu i od tych drapieżników teraz te, które są ptakami, wyrzucamy z tego miejsca, odejmujemy te, które są ptakami, no to zostają drapieżniki, które nie są ptakami. Czyli odpowiedzią jest tutaj zbiór drapieżników niebędących ptakami. Zbiór drapieżników oprócz ptaków to oczywiście można też w ten sposób opisać. Następnie od zbioru D odejmujemy B, czyli od zbioru ptaków odejmujemy zbiór ssaków. No to co zostaje? My tak naprawdę tutaj nic nie odejmujemy, bo jak mamy zbiór ptaków i próbujemy od niego odjąć ssaki, no to ten zbiór ptaków pozostaje tak jak był, prawda? My tak naprawdę nic nie odejmujemy, no bo ssaków nie ma w tym zbiorze ptaków, czyli my próbujemy je odjąć, ale ponieważ ich nie ma, no to ten zbiór D, można powiedzieć, zostaje taki nienaruszony. Jeżeli od pewnego zbioru próbujemy odjąć coś, czego w nim nie ma, to ten zbiór zostaje tak jak był, czyli tutaj odpowiedzią jest zbiór D, czyli zbiór ptaków. Przykład D, czyli od zbioru A, czyli zbioru psów, odejmujemy zbiór B, czyli ssaków. No i to możemy sobie wyobrazić tak, że mamy gdzieś tam w jakimś jednym miejscu wszystkie psy i teraz mówimy, że z tego miejsca wszystkie ssaki odejmujemy, wyrzucamy wszystkie ssaki z tego miejsca. No to oczywiście, ponieważ każdy pies jest ssakiem, no to te wszystkie psy z tego miejsca będą musiały zostać usunięte i zostanie nam zbiór pusty. Czyli jak od psów odejmiemy zbioru psów, odejmiemy zbiór ssaków, otrzymamy zbiór pusty. Kolejny przykład, suma zbiorów BD, czyli jakby do jednego worka wrzucamy elementy zbiorów B i D. Czyli mamy zbiór B, czyli zbiór ssaków, dorzucamy do niego jeszcze elementy D, czyli ptaki, no to oczywiście otrzymujemy zbiór, którego elementami są ssaki i ptaki, czyli można powiedzieć zbiór ssaków i ptaków. Przykład F teraz, suma zbiorów AB, czyli mamy psy i do tego zbioru dodajemy ssaki. No i tutaj trzeba by zauważyć, że zbiór psów przecież już się zawiera w zbiorze ssaków. Czyli jeżeli próbujemy te zbiory dodać, no to otrzymamy ten zbiór większy. Jeżeli do zbioru psów dodamy ssaki, no to otrzymamy oczywiście ostatecznie ten większy zbiór, czyli zbiór ssaków. Czyli odpowiedzią tutaj jest zbiór ssaków, zbiór B stanowi sumę zbiorów AB. Czyli to można sobie tak też zapamiętać, że jak mamy jeden zbiór zawiera się w drugim, tak jak tutaj właśnie, i mamy wykonać sumę tych zbiorów, to w wyniku zawsze otrzymamy ten większy zbiór, no właśnie, ten zbiór większy będzie stanowił sumę tych dwóch zbiorów. I kolejne przykłady. Najpierw G, C, iloczyn dopełnienie A, czyli część wspólna zbioru C, czyli drapieżników, i dopełnienia A. I dopełnienie A to są zwierzęta, które nie są psami.
No więc część wspólna drapieżników i tych zwierząt, które nie są psami, no to oczywiście to będą drapieżniki, które nie są psami. Czyli w przykładzie G mamy odpowiedź zbiór drapieżników niebędących psami. Przykład H, mamy dopełnienie D odjąć B. Więc wyjściowo mamy dopełnienie D, czyli wszystkie zwierzęta oprócz ptaków, tak? Bo dopełnienie D to jest wszystkie zwierzęta oprócz ptaków. I teraz, kiedy mamy te wszystkie zwierzęta oprócz ptaków, to odejmujemy od nich jeszcze B, czyli ssaki. No to co zostaje? Wszystkie zwierzęta oprócz ptaków i ssaków. Kolejny przykład i dopełnienie C iloczyn B. Dopełnienie C, czyli wszystkie zwierzęta poza drapieżnikami i część wspólna ze zbiorem ssaków. No to oczywista jest odpowiedź, że otrzymujemy tę część wspólną, czyli ssaki niebędące drapieżnikami. Czyli tutaj odpowiedzią jest zbiór ssaków niebędących drapieżnikami. Przykład J, D odjąć dopełnienie C. Czyli tutaj mamy D, zbiór ptaków i od tego zbioru ptaków odejmujemy dopełnienie C. Czyli dopełnienie C to są zwierzęta, które nie są drapieżnikami. I te zwierzęta odejmujemy od ptaków, czyli mamy ptaki i wyrzucamy z nich te, które nie są drapieżnikami, czyli dopełnienie C. To co zostaje? Zostają ptaki drapieżne, czyli jeżeli te niedrapieżne zwierzęta od ptaków odejmujemy, to zostały nam ptaki drapieżne, czyli w przykładzie J mamy zbiór ptaków drapieżnych. Teraz przykład K. Od zbioru B odejmujemy dopełnienie A, czyli od zbioru ssaków odejmujemy te zwierzęta, które nie są psami. Bo dopełnienie A to są te zwierzęta, które nie są psami. No to jak od ssaków odejmiemy te zwierzęta, które nie są psami, no to oczywiście zostaną te, które psami są, czyli odpowiedzią tutaj jest zbiór psów, czyli inaczej mówiąc zbiór A. Teraz mamy przykład L, czyli odejmujemy od zbioru C, czyli drapieżników, odejmujemy sumę zbiorów BD. Suma zbiorów BD to jest zbiór, w którym są ssaki i ptaki. No i te odejmujemy. Odejmujemy je od drapieżników. No to zostają nam drapieżniki za wyjątkiem ssaków i ptaków. Zbiór drapieżników, które nie są ssakami i ptakami, czy zbiór drapieżników oprócz ssaków i ptaków. I kolejne przykłady. Przykład E, czyli C odjąć A. Iloczyn B. Czyli tutaj musimy najpierw wykonać sobie działanie w nawiasie, czyli C odjąć A, od drapieżników odejmiemy psy. Czyli mamy wszystkie drapieżniki, odejmujemy od nich psy, czyli mamy drapieżniki, które nie są psami. I teraz mamy zrobić iloczyn jeszcze ze zbiorem B, czyli ze ssakami. No to zostaną nam ssaki drapieżne za wyjątkiem psów. Bo mieliśmy drapieżniki oprócz psów, no i część wspólna ze ssakami, no to zostają ssaki drapieżne za wyjątkiem psów. Teraz mamy M, przykład M. Dopełnienie iloczynu zbiorów DB. Czyli tutaj musimy wykonać najpierw iloczyn zbiorów DB i potem zrobić dopełnienie tego zbioru. Iloczyn, czyli część wspólna zbiorów DB, no to są część wspólna zbiorów ssaków i ptaków, no to oczywiście jest zbiór pusty, tak? Nie ma żadnych elementów, które byłyby w części wspólnej ssaków i ptaków. Czyli w nawiasie mamy zbiór pusty, ten iloczyn DB i mamy zrobić dopełnienie tego zbioru pustego. I to już mówiłem wcześniej tam jakiś czas temu, że dopełnienie zbioru pustego to jest po prostu uniwersum. Czyli można napisać uniwersum, można napisać zbiór wszystkich zwierząt. Wszystko to, co jest poza zbiorem pustym, a jest w uniwersum, no to są po prostu wszystkie zwierzęta. I to jest odpowiedź w przykładzie M. Teraz mamy przykład N, czyli iloczyn zbiorów DA, suma z C.
Co to jest iloczyn zbiorów DA? D to są ptaki, A to są psy. No to iloczyn tych zbiorów, no to znowu jest to zbiór pusty, tak? Bo nie ma czegoś takiego, co byłoby ptakiem i psem jednocześnie. Czyli tutaj mamy zbiór pusty i do tego zbioru pustego dodajemy zbiór C. No to jak do zbioru pustego dodamy zbiór C, no to oczywiście zostanie zbiór C, czyli zbiór drapieżników. Czyli odpowiedzią jest tutaj zbiór drapieżników. I przykład O, przykład ostatni. Tutaj mamy, najpierw musimy działanie w nawiasie wykonać, czyli D odjąć dopełnienie B, czyli od ptaków odejmujemy te zwierzęta, które nie są ssakami. Tak, bo B to są ssaki, a my tutaj odejmujemy te, które nie są ssakami. Czyli jak od ptaków odejmiemy te zwierzęta, które nie są ssakami, no to będziemy mieli zbiór pusty, tak? Bo powiedzmy, że mamy wszystkie ptaki i mówimy, te zwierzęta, które nie są ssakami, z tego zbioru musimy wyrzucić. No to ptaki z tego zbioru wyjdą, tak? No bo one ssakami właśnie nie są. Czyli w nawiasie otrzymujemy zbiór pusty i mamy iloczyn zbioru pustego ze zbiorem C, czyli ze zbiorem drapieżników. Iloczyn zbioru pustego z jakimkolwiek zbiorem, no to oczywiście dalej jest to zbiór pusty, ponieważ część wspólna zbioru pustego z czymkolwiek, no to jest dalej zbiór pusty. Czymkolwiek by nie był ten zbiór C, to iloczyn zbioru pustego z tym zbiorem C daje nam ostatecznie zbiór pusty i to jest odpowiedź w przykładzie O. I to jest, proszę Państwa, tyle, jeśli chodzi o ten wykład. Mam nadzieję, że to, co tu powiedziałem, jeżeli Państwo jeszcze jakbyście mieli jakieś wątpliwości, możecie doczytać w podręczniku, że to wszystko pozwoli Państwu w miarę łatwo zrobić przykłady związane z tym tematem, czyli określić zależności między, te zadania będą polegały na wykonywaniu zależności między zbiorami i następnie na wykonywaniu działań na zbiorach. Że te zadania, mam nadzieję, zrobicie Państwo w miarę sprawnie. A w kolejnym wykładzie opowiem o prawach rachunku zbiorów, w jaki sposób możemy sprawdzać, czy jakieś wyrażenie jest prawem rachunku zbiorów. Ale to dopiero w kolejnym wykładzie. A na dzisiaj to dziękuję i do usłyszenia.